Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Lecimy, Robert Truchała, wciąż niepokonany, ale tu Michele Baiano naprawdę postawił twarde warunki i to nie jest przypadek, że tutaj siedzisz, nie, a nie stoisz. Tak, ja mówiłem, ja wiedziałem, że ja nastawiam się na 3 rundy, tak? Wszyscy mówili, pierwsza runda knockout, coś tam, udusisz go, że widać, że on jest obsrany, a ja naprawdę wiedziałem, że 3 rundy mnie czekają, bo ten gość nie przyjął tutaj, wiesz, odpuścić, nie? Gość ma 7-0, jest w moim wieku, ambitny, także ja wiedziałem, że gość, pomimo tego, że w drugiej rundzie siedział i odpoczywał, to ja wiedziałem, że do trzeciej wyjdzie, by chciał mi urwać głowę. A ty mu chciałeś urwać nogę. Już szybko wykluczyłeś jego mobilność, bo taka jest prawda. Prawa noga jego mocno zbita, tańczył na początku tej walki, a później zaczął zmieniać pozycję. To był chyba klucz dzisiaj. Tak, to był klucz, bo on dużo high kicków kopał i musiał opierać ciężar na tej nodze. I widzieliście, potem już praktycznie w ogóle nie kopał high kicków. Praktycznie w ogóle musiał uważać na low kicki, ale te zmyłki, które robiłem na treningu właśnie z moim wujkiem, zadziałały. No i taki był plan. My cały czas okopywaliśmy nogę. Mój wujek ledwo chodzi po treningach. Dobra, jak skoro już mówisz o rodzinie, no to nie można zapomnieć tutaj o twojej mamie, która skradła show po raz kolejny w mediach społecznościowych. Tak? Już coś piszą? O, człowieku. Ja mówię tak, jesteśmy na górze, rozgrzewamy się i słyszę w telefonie u Arka Tańculi. Ja mówię tak, ty, moja mama, kto? Moja mama. Ty, kurwa, faktycznie. Ja mówię tak, no widzicie, rozgrzewa się. Jak to się rozgrzewa? Przecież ty jeszcze nie walczysz. Mówię, rozgrzewa się przed moją walką, bo walczyły właśnie kobiety. No i ja wychodzę i tylko słyszę, ja mówię, mamo, oby... I jeszcze najlepsze, bo przed samą walką jeszcze jak byliśmy w domu, mówię, mamo, tylko żeby cię z tego studia nie wywalili. Nie bój się, ja wiem, że ostatnio przesadziłam i że nie będę tak mógł głośno krzyczeć. No i tylko schodzę na dół i mówię, ja. No to widzisz, to już wszystko jasne, bo na Twitterze pytali, ale dlaczego krzyczała podczas walki dziewczyna? To była rozgrzewka, no to teraz już jest jasno. Tak. Robert, ale bardzo cenna walka dla ciebie i był taki moment w trzeciej rundzie, nonszalancki z twojej strony i od razu poszedł gong ze strony Michele Baiano. No trzeba było uważać przez całą walkę. No tak. A co ja zrobiłem? No gdzieś tak, wiesz, opuściłeś ręce, gdzieś jakiś gest i nagle lufa. Wiesz, lufa. Głupi jestem, sam powiedzieć. Wiesz co, nie wiem czemu, nie mam pojęcia, już nawet tego nie pamiętam, ale on widać było, że w tej trzeciej rundzie też musiał trochę odpoczywać, no nie? Mu tam gdzieś przyczepywał rękami, za chwilę się zatrzymał. No i najlepsze, bo w trzeciej rundzie mi mówi tak, you're boring. A ja mówię, okej. Okay. No i go biję. I on, no i nic, no i na przykład nie robi nic, nie? A ja mówię, Boże, dobra, robię swoje, nie? Biję. Skończyła się walka, ja mówię, Mikel, respekt, you are good fighter, a on, still boring, wow, good. A ja mówię, okej, okay, good. Wygrałeś walkę, Robert, ale też zdobyłeś brązowy pas. No, to jest w ogóle już takie wyróżnienie od razu, wiesz, słyszę, znaczy czuję, że coś mnie zaczyna oplatać i, patrzy. O ja pierdziele, i wiesz, i trochę mi łezki poleciało, ale mówię, nie no, jestem twardy, nie masz szans, nie rozbeczę się, nie? No i się nie rozbeczałem, ale naprawdę ten brązowy pas to jest dla mnie wielkie wyróżnienie, bo ja naprawdę robię bardzo dużo BJJ, bardzo dużo stójki, wiesz, i czułem, że już jestem tym brązowym pasem, ale to była tylko formalność, ten pas, i wiesz, kiedy go zobaczyłem na biodrach, to mówię, ja pierdziele, jest w końcu doceniony przez trenera i bardzo dziękuję, Marcin Dudek, za to, że doceniłeś tą moją pracę, za to, że dałeś mi ten pas, no i naprawdę będę go wiernie i godnie go reprezentował. Ale ze stójki też dzisiaj powinieneś być zadowolony, bo w końcu pokazałeś ją taką efektowną i efektywną, co by nie mówić. Tak, no wiesz, to nie chodziło o to właśnie, żeby się napierdzielać z nim, tylko właśnie o to, żeby go podkurzyć. Ja nie jestem takim zawodnikiem, że idzie w bitkę. Ja staram się myśleć w tych walkach. Widzicie, no praktycznie nic mi nie jest na twarzy, na rękach, tylko te nogi, no nie? I to jest w sumie tylko przez to, że ja kopałem cały czas i chciałem urwać nogę, chciałem urwać brzuch, chciałem urwać głowę tymi nogami, żeby go dystansować, bo wiesz, to jest zawodnik, który dużo kopie, kolana, jakieś czasami latające znikąd, zniowąd, i wiesz, musiałem być na baczności, musiałem trochę walczyć z dystansu, te ręce mam długie, ale nogi jednak to jest ten dystans, no nie? Robert, oceniałeś tą walkę w głowie? Czułeś, że wygrywasz 3 rundy? W pierwszej się zapytałem, czy wygrywam, i mówili, że właśnie jest bliska, ale że raczej po naszej stronie. No ale druga, trzecia, jeszcze najlepsze, bo w pierwszej mówię, kurde, no że naprawdę dobrze się broni te obalenia. I widać było, co jak mówiłem tam w medycznym pointcie, że
to, te mięśnie jego, to nie z przypadku, on się nie napompował, on sobie, wiesz, nie jak taki papa jest taki znany, że sobie napompował mięśnie, miał takie bicepsy, to nie były pompowane bicepsy, on naprawdę miał bardzo dużo siły i widać było, że taki, wiesz, skurwysyn, nie, jest naprawdę widać, że siła była i stwierdziłem, że cześć, że muszę to przeczekać i dopiero w drugiej, trzeciej rundzie go obalić. Powiedz, a w tej trzeciej rundzie... Przepraszam, to pośpiewam. Czy ty w tej trzeciej rundzie czułeś mocne zagrożenie, jak twój rywal był za plecami, czy wiedziałeś, że uda ci się z tego bezproblemowo wyjść? Powiem tak, byłem naprawdę, nie zliczę ile razy byłem za, oddawałem plecy Mateuszowi Gamrotowi, mojemu właśnie trenerowi Marcinowi Dudkowi, Niedzieli, Piotrku Niedzielskiemu, Filipowi Sadowskiemu, Najdasowi i naprawdę wychodziłem z tych pleców. Naprawdę no dużo się musiałem namęczyć, ale jednak udawało mi się czasami tam wyjść i to zaprezentowało, kiedy on zapadł mi te plecy, to stwierdziłem, że nie ma szans, że mnie nie udusi, że po prostu jestem tak przygotowany, że nie ma szans, że mnie udusi. A potem jeszcze tam był dosiad i już widziałem, że ładuje tego łokcia, mówię, o! I mówię, ja pierdzielę, muszę uciekać, nie? Puk, 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 pyk, 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 kreseczka siedzi i ten, no i udało mi się właśnie wyskoczyć. No właśnie, Robert, ogromne wsparcie miałeś w social mediach, Mateusz Gamrot, Michał Materla, czy to niesie? Strasznie, naprawdę strasznie, to jest tak motywujące dla mnie, wiecie, ja naprawdę, ja kiedyś byłem takim małym robaczkiem, przyjeżdżałem na te gale, oglądałem ich, a teraz wiecie, mogę z nimi trenować, oni mnie doceniają, oni w ogóle przede wszystkim wiedzą, kim ja jestem i to jest dla mnie ogromna, ogromna motywacja, że takie osoby doceniają moją pracę, pracują i w ogóle przyjmują mnie na te treningi i chcą mi pomagać, to jest naprawdę motywujące i dziękuję wam wszystkich chłopaki, że tak mnie przyjęliście i że mi tyle pomagacie. Robert, czy to jest moment, żeby myśleć o walce z kimś z rankingu, czy jeszcze trzeba po prostu zebrać trochę doświadczenia? Jak ty uważasz? A jak ty uważasz? A, nie wiem, czy to by było dobrze, jak ja bym został twoim trenerem. wiecie co, nie wiem, na razie muszę w ogóle zobaczyć tą walkę. Ja szczerze pamiętam ostatnią rundę. Pierwszą, drugą, pamiętam, że gdzieś go tam kąsałem, ale nie, no ja muszę to w ogóle zobaczyć, ale no, no spinam się, no i mam 4 wygrane z rzędu, więc trzeba iść dalej, tak? Robert, jak będziesz świętował tą wygraną? No miałem iść w ogóle na balety z dziewczyną, miałem gdzieś wyskoczyć na dyskotekę, ale... Nie w twoim stylu pizzy nie będzie? Nie, raczej dzisiaj nie, w ogóle jakiś najedzony jestem ostatnio, nie wiem, ogólnie to wiecie, fajnie zbiłem wagę, czułem się zajebiście, nie przejadłem się, dzisiaj waga na walce podejrzewam 71 maksymalnie, czyli przytyłem 3 kilo. To jest tak maksimum, ale czułem się tak zajebiście, w ogóle ja ważę się w czwartek i tak, dobra ty Dominik, to weź mi jeszcze zrób coś, ty! Napij się! A, rzeczywiście. Dobra, to zrób mi to zdjęcie. No i wiecie, jakby czułem się w ogóle, nie potrzebowałem się napić, nie byłem zmęczony robieniu wagi i czułem się mega, mega zajebiście, wiedziałem, że tutaj... Ale zmieniłeś jakiś element w swoich przygotowaniach, w zbijaniu wagi, z dietą, może trzymałeś dłużej, czy... Byłem w długich przygotowaniach i po prostu, wiesz, wypadł rywal, który był na 6,6, przyszedł Bajano, który był na 68, no i już wagę miałem dość niską, więc praktycznie z moim dietetykiem zostało tylko dekoracja typu hydroliza, dużo wody, sikanie i waga była zrobiona już praktycznie w czwartek rano. Sorry, w czwartek wieczorem, a w piątek rano się obudziłem, idę do kibelka sikać, już jest. Robert, no co, gratulujemy, bo to było naprawdę bardzo cenne doświadczenie dla ciebie, przewalczenie, tak jest, gratulujemy również tego i co, odpoczywaj. Odpoczywam, postaram się gdzieś na tym krzesełku uciec, tak, potańczyć i widzimy się pewnie za niedługo, no. Teraz na wakacje lecę do jakiejś Bułgarii, przede wszystkim plaża mi się marzy i morze, żeby sobie wejść, wychillować ze znajomymi, no i potem wracam znowu do roboty i jazda! Dziękuję bardzo. Na plaży to już bez krzesełka. A to na pewno, a tamto już leżaczek i wiesz, na plaży leżaczek, czapeczka, żeby przypadkiem nie przysmażyło w łeb. No ostatnio, wiesz, łysy pojechałem, no nie, bez czapki, tak mi przysmażyło łeb, że jak wróciłem do domu, mówię, ja pierdzielę, no nie, ja w ogóle pieczę, nie mogłem spać, no, nie mogłem nic zrobić, tak mi piekło, musiałem, wiesz, after sun, wszystko, no i wyglądałem jak nienormalny, jak Voldemort, nie? Znaczy nie, Voldemort jest biały, to nie wiem jak wyglądałem, ale wyglądałem tragicznie. Dziękuję wszystkim za wywiad, za to, że jesteście, za to, że robicie ze mną te wywiady, że dzięki wam mogę się pokazać szerszej publiczności i co, no i lec odpoczywać. Dziękuję. Dziękuję.